Siemano! Z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się dzisiaj w naszym Minecrafcie. I w dzisiejszym filmie bloki, losowe bloki będą spadać z nieba w losowe kratki, że tak powiem. Jak możecie zauważyć, o, mamy Netherstara i mamy mordeczki tutaj, na przykład terakottę. I słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, kto wpadł na tak zarąbisty pomysł. Otóż Ola wpadła na taki zarąbisty pomysł, dlatego Olu, pozdrawiam cię i bardzo ci dziękuję właśnie za wymyślenie takiego zarąbistego odcinka, bo no kurde, co jak co, ale itemeczki losowe spadające z nieba, tego jeszcze u mnie na kanale nie było, więc teraz się pojawia. Was zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. No a my mamy w dzisiejszym filmie, żeby nie było nam tak łatwo, mi w sumie, mam jedno serduszko, więc no mogę też dużo razy w dzisiejszym filmie zginąć. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, trzymajcie kciuki. Musimy sobie tutaj wejść jakoś na drzewa, bo te wszystkie itemy zatrzymują się tutaj nam na drzewach. Wow, mamy diamenta, patrzcie, pierwsza minuta filmu, a my już mamy diamenta, zarąbiście, zarąbiście, naprawdę super. Jeżeli chcecie, słuchajcie, być tak samo pozdrowieni jak Ola, to w komentarzach śmiało piszcie swoje pomysły właśnie, co by mógł napisać Wojtuś. Wojtuś to mój programista, który właśnie te wszystkie rzeczy, które wy wymyślacie, przygotowuje, więc w zasadzie w filmie może znaleźć się każdy, więc życzę wam powodzenia i no i wymyślajcie coś ciekawego. W ogóle tego nie przemyślałem, w ogóle, czemu ja zginąłem, pewnie się zastanawiacie. Otóż spadłem z drzewa z moimi losowymi itemami. Nie wiem, gdzie są te moje losowe itemy teraz, a miałem tam diamenta i tego diamenta chciałbym teraz odzyskać. Ej, halo, nie, to na pewno nie w tą stronę. No kurde, no i widzicie, miałem diamenta i już w bardzo szybki sposób go straciłem. Mega niefajnie, mega niefajnie. Teraz pytanie, o, mamy owce. Dobra, w sumie owcom możemy się tutaj zająć, bo jak zrobi się noc, to nie byłoby zbytnio fajnie, jakbyśmy nie mieli łóżka. Chociaż jest szansa, że takie łóżko tutaj nam spadnie z nieba. Więc poczekajmy sobie. W sumie to jeszcze nie widziałem efektu, jak te itemy z nieba spadają. Więc sobie popatrzmy tutaj w górę, bo jestem mega ciekawy. Ej, halo. Wow, wow. Ej, sporo tych itemów w sumie tutaj wylatuje. Dobra, trzeba się znowu dostać jakoś na drzewa, bo te wszystkie itemeczki nam się tutaj zatrzymują na drzewach z tego powodu, że jesteśmy w lesie. W sumie dobrym pomysłem byłoby pójść na łąkę, ale ja chciałbym pierw pozdobywać tutaj jakieś fajne itemeczki właśnie. Ale dobra, wbijamy sobie tutaj na górę. O, tutaj mamy jeszcze więcej bloków. Czy ja doskoczę? Doskoczyłem, elegansior. Dobra, tutaj też muszę doskoczyć. Okidoki, czy my mamy jakieś łóżko? Nie mamy łóżka, ale za to mamy właśnie sikierę, którą sobie teraz pozwolę wykorzystać i wydobędziemy jak najwięcej drewna, żeby zrobić crafting table, bo myślę, że wypadałoby też zrobić sobie jakieś itemeczki. Ale nie, dobra, wiecie co? Jednak to nie ma sensu. Wow, właśnie dlatego, bo losowe itemy spadają nam przecież z nieba, to nie ma sensu tutaj skupiać się na zwykłej rozgrywce, tylko po prostu trzeba zwiedzać świat i mordy zbierać jakieś przyfajne, tak, przyjemne itemeczki. Dobra, wejdźmy sobie tam na górę. Z tej góry będziemy mieć zarąbisty widok. O, patrzcie, książka. Czy coś tu jest napisane? Aha, nic tu nie jest napisane. Dobra, ej, myślałem, że będzie jakaś tajna informacja czy coś. W sumie by było fajnie. Dobra, patrzcie w ogóle, jaką mamy tutaj górę ogromną. Ja dziękuję. Naprawdę mocno, mocno, no. Myślę, oj, było bardzo blisko, bo byśmy mogli zginąć. Przypominam, że mam jedno serce. O, patrzcie, mamy łóżko, kozacko, dobra. Tak, mamy łóżko, to jesteśmy w zasadzie już ustawieni. Co my tutaj mamy? O, mamy misia, patrzcie, to jest misio Grzegorz. Jeżeli dotrwałeś do tej minuty, napisz pozdro misio Grzegorz, to przypnę ci serduszko. Dobra, wbijamy sobie na górę. Wiem, że to jest mega ryzykowne wbijać tam na górę, bo możemy spaść i się zabić. No ale, mordy, no trzeba coś tutaj, kurczę, sobie wykwilić. O, tutaj możemy coś napisać. Tutaj napiszę na przykład Pozdro, Boże, nie umiem pisać, sorry. Pozdro Ola, czyli to jest tutaj nasza ziomalka, która wymyśliła dzisiejszy odcinek, więc tutaj pozdro Ola. Ja zostawię tą książkę, mam nadzieję, że jakiś villager albo jakiś creeper, albo jakikolwiek mob właśnie tą książkę sobie weźmie i przeczyta sobie pozdro Ola, nie? Wiesz, o co chodzi, dobra. Mamy tutaj jakieś jajko spawnujące, zobaczmy sobie, co to jest. O nie! O!
Ej, to było głupie, co zrobiłem. To było naprawdę głupie. Dobra, czekajcie, musimy sobie wejść. Dobra. Jezu, jakie to było głupie. Dobrze, że ta góra jest tutaj blisko naszego spawnu. Jezu, ile tutaj losowych bloków mamy dookoła nas, na tych drzewach. W sumie to po tych drzewach nawet nie skakałem. To nawet, żem nie widział, kurczę, że tego aż tyle tutaj jest. Tutaj mamy, o, tutaj mamy osła. W sumie to nie jest osioł, bo na tym ośle nie możemy sobie zawiesić, kurczę, rozumiesz? Skrzynek, nie! Wow, ej, jak to przeżyliśmy, to cud jakiś, bez kitu. To był cud! To był cud, że przeżyliśmy, bez kitu. Dobra, idziemy sobie po tamte itemy i wbijamy sobie na tą górę. O, crafting table, przyda nam się, nie powiem, przyda się crafting table, wiadomo, dobra. Mamy tutaj kolejne łóżko, no te łóżko nie będzie nam już potrzebne w sumie. Ale za to te itemeczki, które tutaj były, się przydadzą, bo tutaj mamy zbrojkę prawie całą. W sensie, no, nie całą pełną, ale zawsze coś, zawsze to nas mordy jakoś uchroni. Czekajcie, czy ja miałem jeszcze hełm, czy mi się wydaje? Miałem jakiś hełm, dobra, łóżko sobie zostawmy. Ale jakiś hełmik tutaj, a jest ten hełmik, dobra, zobaczmy sobie, czy ten hełmik uda mi się zdobyć, halo, o, dobra, mam, dobra, to mamy w zasadzie prawie full seta, oczywiście, no, wszystko inne, ale to pomijając, zobaczmy sobie, czy jakieś może diamenty tutaj nie spadły. O, mamy diamentową, widzicie, powiedziałem diamenty i od razu wypadła nam diamentowa zbroja dla konia. O, mamy trójząb, zarąbiście, że mamy trójząb, to nam się przyda. O kurde, mamy diamond ore, zarąbiście, name tag nam się nie przyda. Zobaczmy, co to jest za spawner. O nie, co to było, czy to był delfin? Tak, to był delfin, zrespmy sobie tutaj delfina. Siema delfin, ziomalu, siemaneczko. Czekajcie, dobra, wyrzućmy sobie to, w sumie to przydałaby się jakaś skrzynka na to wszystko, bez skitu, bo jakbyśmy mieli skrzynkę. O, mamy dzwon Zygmunta. Dzwon Zygmunta, dobra, ej, miałem wbijać na górę, a ja tego nie robię. Czekajcie, może tędy byśmy sobie wbili. A bądźmy hardkorami w dzisiejszym odcinku. Mamy tylko jedno serce, więc użyjmy sobie perły. Chciałem już wbijać tam mordy tą wodą, ale użyjemy sobie tej perły, którą właśnie znalazłem, i weźmiemy sobie ten żelazny miecz, który też właśnie znalazłem. O, i rozbijemy ognisko tam na górze. Ej, kozacki pomysł, dobra. Jezu, ile tych losowych itemów tutaj się nam namnożyło. Naprawdę jest tego dosyć sporo. Ej, spoko, dobra. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja tą dorzucę perłą. Ja nie wiem, czy ja od razu nie zginę właśnie, jak tą perłą tam walnę, bo zawsze są jakieś obrażenia. No ale dobra, ej, jest szansa, że ja źle trafię. Dobra, ja wbiję wodą. Nie będę aż taki hardkorowy. Wbiję wodą do góry i mordy, po prostu rzucę perłę z tego miejsca tam na górę. Zobaczymy, może się... Gdzieś zrespimy! Proszę, gdzieś wyżej. Nie chcę ginąć, nie chcę... Wiedziałem, że zginę, wiedziałem, żeby tego nie robić. Boże, po co ja to zrobiłem? Dobra, ej, i znowu zaczynamy od nowa, nie. Znaczy nie od nowa, bo tamte itemy sobie oczywiście zdobędziemy, bo teraz sobie po nie pójdziemy. Ej, już mieliśmy za dużo przydatnych itemów, żeby teraz je tak po prostu sobie zostawić na tej górze, więc musimy sobie tam wbić, zwłaszcza, że zaraz się chyba zrobi noc i to nie będzie zbytnio kolorowo. Ała, o, dobra, przeżyliśmy. O, tutaj mamy mieczyk, tutaj mamy jakiś ten, możemy sobie to ubrać. O, mamy comment bloka. Mamy diamentowy miecz! O mordo, zarąbiście, że jest diamentowy miecz. Dobra, mamy trochę budulca, możemy sobie śmiało wbić w tą samą drogą, co wcześniej. W sumie nie zdziwiłoby mnie to, a nie, nie spadły żadne itemy na dół, no dobra, okej. Tutaj sobie zrobimy tak, o, proszę bardzo, tutaj zrobimy sobie eleganckie schody. Mam nadzieję, że nie zabraknie mi bloków. Nawet nie mam żadnego kilofa, żeby tutaj to wszystko porozkopywać. Ale na szczęście chyba nam się uda. No nie, ej, nie wierzę, serio. Serio, czekajcie, mamy tu schodek. Mamy tu schodek, dobra, tym schodkiem się podsadzimy. Gdzie te itemy jeszcze wyżej? Ej, ja stąd już nie mam jak wejść. Ej, zaraz, co jest? Co jest? Tutaj wskoczę? Nie, nie wskoczę. Kurde, ej, no nie mamy jak wejść na górę. Dobra, czekajcie, mamy tu jeszcze ten itemek. Dobra, mamy tutaj tego comment bloka. Ej, go nawet nie mogę położyć, ale lipa. Ale lipa, czekajcie, czy ja gdzieś tam doskoczę? Tutaj doskoczę, dobra. No nie, naprawdę, ale lipa. Boże, boże, dobra. Ej, już bez pierdzielenia się z tym. Wejdziemy naokoło na tą górę. Jak jeszcze, o, diamentowe spodnie, sztos. Ale kurde, teraz to już w ogóle lipa, bo będziemy musieli sobie tam zejść, bo tam został nasz diamentowy miecz, który bym chętnie odzyskał, bo robi się właśnie noc, a na pewno będziemy walczyć z mobami. A przypominam, że mam tylko jedno serce, więc to nie będzie w ogóle, więc w ogóle nie będzie kolorowo tutaj.
Czekajcie, dobra, wbijamy sobie na górę. Ej, ja tędy nie wbiję na tą górę przecież, to trzeba iść naokoło. To trzeba iść tutaj naokoło, mordo. O, papyk. Oj, 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 dobra, ale nie szalejemy aż tak, dobra, czekaj. Bo ja nie chcę mi się iść aż tak naokoło. Boże, ej, ja naprawdę będę musiał iść aż tak naokoło. Ciekawe, czy w ogóle tędy się nam uda tam wbić. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo ja... W sumie to ja nie wiem, czy jest sens tam wracać, bo te itemy mogą, mogły już dawno zniknąć, więc to nie byłoby zbyt fajne, ale dobra, trzymajcie kciuki, żeby te nasze itemeczki tam nadal były i trzymajcie kciuki, żeby żaden mob mnie zaraz tutaj nie zabił, bo jak mnie zabije mob, to będzie bardzo niefajnie, bo ja mam tylko jedno serce, przypominam, dobra, uwaga, ej, tu coś się świeci. Dobra, to tą pochodnię możemy sobie wziąć do rączki, dobra. Czekajcie, musimy sobie teraz pójść. Diamentowy hełm, sztos. Dobra, dobra. O, mamy ender jajko, ej, myślałem, że to diamentowy blok, jakbyśmy mieli diamentowy blok, ale by było kozacko, ale mamy za to golden eye. Za to mamy złote jabłko, które sobie zjem. O, i automatycznie mam 3 serduszka i automatycznie zdobywamy właśnie nasze stare itemeczki. Czekajcie, dobra, zobaczmy, co my tutaj. O, łóżko, łóżko, zróbmy sobie dzień. Chociaż nie, ja w sumie mogę walczyć tutaj z mobami, bo mam 3 serca, bo mam 3 serca, a nie jedno, więc jest git nawet. Ale ja bym sobie wziął tego trójzęba na pewno diamond ore i czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo tutaj sobie trzeba te itemeczki konwertować, nie wiem, czy to dobre słowo. O, 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 ale to nam też się przyda. Nie to, tylko to, o, dobra, git. No i co, wbiliśmy sobie tutaj, teraz by było, teraz by wypadało zejść sobie tutaj, okej. Bo tutaj mamy diamentowy miecz, czekajcie, bo musimy sobie tutaj wodę rozlać. Ej, no nie, ej, czemu? A, okej, dobra. Tu sobie rozlejemy wodę i po ten diamentowy mieczyk sobie tutaj wejdziemy. Oj, sztosik. I teraz mi w zasadzie nic więcej nie trzeba. Poza tym, że, czekajcie, o, mam łóżko. Ej, no tu już mamy w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do zwykłego survivalu. Oj, cyk, jesteśmy na dole. Ale możemy sobie posortować te itemy, które tutaj jeszcze cały czas spadają. O, mamy creepera, mamy pierwszego ziomala, którego trzeba tutaj. O, diamentowa klata. Diamentowa klata, pa. Ale sztos, ale jesteśmy kozaki. Po! Dobra, czekajcie, bo musimy sobie podnieść tego trójzębem. Ej, w sumie to nie przemyślałem tego, rzuciłem w creepera trójzębem i go teraz nie będę mógł nawet podnieść. Nie będę mógł go podnieść, o dobra, podniosłem go. Ej, zabijemy tego creepera, o kurde, drugi jest. Zabijemy tam tego creepera. O, trójzębem, a tego. Nie, 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 o kurde. Dobrze, że ma, Jezu, dobrze, że tego golden apple znaleźliśmy i zjedliśmy, tak, dokładnie, wow. Wow, naprawdę groźnie się zrobiło. Ale powiem wam, że jesteśmy kozaki. Patrzcie, jesteśmy cali diamentowi i mamy full różnych itemów. I te itemy oczywiście dalej spadają. No jesteśmy oczywiście nie do zabicia. Ale dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że nie ma co przedłużać, bo no to taki odcineczek, że wiecie, że po prostu itemy sobie spadają z nieba. My sobie trochę pograliśmy. Wow, wow, dobra, czekaj, bo ja zaraz chyba zginę. Nie mogę zginąć na koniec materiału. Bez kitu, nie mogę, nie, 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 nie. O, dobra, dorzucę. Pa, trafiłem, no. Więc słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał film. Jeżeli tak, strzelajcie łapki w górę, subskrybujcie. Pozdrawiam cię, Ola, jeszcze raz dziękuję ci za komentarz. Pamiętaj, że ciebie też może spotkać właśnie taka przyjemność, czyli pozdrowienie przeze mnie w materiale. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 czekajcie. Ostatnia bitwa, ostatnia bitwa. Dobra, daliśmy radę. Ej, ale było blisko, żeby zginąć. Ja byłem MWK, trzymajcie się. Widzimy się już jutro, na razie, yo, pa.